Drupler 3.0. Ja nazywam się Jarosław Bartman. Dzisiaj Wam opowiem o Druplerze, o tym, co w nim mamy, jakie mamy, co w nim mamy i co dzięki tej dystrybucji możemy zrobić. Krótka agenda. Co to jest Drupler? Jakie zmiany weszły w ostatniej wersji 3.0? Później zrobię krótkie demo i później na koniec jeszcze opowiem, co to jest paragraf settings, co tam zrobiliśmy od strony kodu i jak to jak zdefiniować samemu swój paragraf settings. Dobra. Drupler. Drupler jest to dystrybucja do szybkiego budowania stron na Drupalu. Tak. Po co stworzyliśmy Druplera? Jak ktoś tam był na wcześniejszych prezentacjach, eventach i już słyszał coś o Druplerze, to stworzyliśmy to narzędzie tak naprawdę po to, żeby rozwiązywać problemy, które nam się powtarzały na wymagania od klienta, tak naprawdę, które nam się powtarzały na wielu projektach, czyli stworzenie baneru, galerii, karuzeli, jakiegoś formularza kontaktowego. Czy tam zdjęcia z tekstem po lewej lub prawej stronie, czy też instalacje i konfiguracje takich modułów jak MetaTag czy SMTP. Do tego właśnie, taka była idea i powód powstania właśnie tego Druplera, żeby już nie marnować czasu na powtarzające się czynności, które robimy tak naprawdę na wszystkich projektach. Co mamy w środku? Zacznijmy od modułów. Mamy tam takie moduły jak Paragraphs. Jest to moduł do tworzenia sekcji strony. Później na demo pokażę. Jeśli ktoś jest zaznajomiony z Drupalem, to bardzo prawdopodobne, że już używał tego modułu. Dla osób nowych później zrobię, na demo pokażę, jak korzystać z tego modułu. Mamy w Druplerze też moduł AdWag, pomaga nam w zaawansowanym cache'owaniu strony. Moduł Gezir, bardzo fajny moduł, który pozwala nam na łatwe i szybkie edytowanie lub dodawanie paragrafów bez wchodzenia w edycję strony. Mamy też takie moduły od razu w Druplerze jak Search API, SMTP, Link Attributes, Google Tag, Google Analytics. Pełną listę znajdziecie w Composer JSON w profilu dystrybucji. Co mamy jeszcze w Druplerze? Mamy 14 gotowych paragrafów. One są wszystkie już gotowe do użycia, mają pola, są postylowane, oczywiście też pod mobile. Mają też właśnie jakieś swoje konfiguracje. Możemy ustawiać na przykład w blokach, ile kolumn mamy pokazywać, albo czy dany paragraf ma być na całą szerokość ekranu, czy na szerokość kontenera. Później na demo pokażę właśnie, jak z takich paragrafów korzystać i jak je customizować też. W Druplerze mamy też trzy rodzaje zawartości. Content page, blog i produkt. Stworzyliśmy te trzy content type, każdy z nich do innego celu. Content page tak naprawdę do tworzenia landing page'y.
takich jak strona główna, czy strona z opisem jakiejś usługi. Rodzaj zawartości blog, to wiadomo, mamy od razu w Drupalerze też dostępny listing blog postów, również postylowany. W tym blogu też możemy korzystać z paragrafów. I mamy też rodzaj zawartości products. Jest to taki rodzaj zawartości, który pozwala nam na promowanie tak naprawdę naszych produktów, usług, ale nie jest on powiązany w żaden sposób z komersem, więc teoretycznie nie możemy sprzedawać za pomocą Drupala i tego rodzaju zawartości. Ale mamy też Druplera z Drupal Commerce. Mamy to na osobnym branchu. Mamy też demo pod adresem drupler-commerce.com. Dodaliśmy Commerce'a, zrobiliśmy integrację Druplera z Commerce'em ze względu na potrzeby, które pojawiły się rok temu. Coraz więcej klientów chciało sprzedawać. Zrobiliśmy tutaj takie podstawowe stylowanie. Mamy produkty, możemy cały ten checkout proces jest w jakiś tam sposób postylowany oczywiście. Produkty też mają galerię, opis, kategorie, więc mamy tutaj gotowy tak naprawdę sklep z postylowanym całym checkout procesem, gotowym do użycia. Okej. Jeszcze tak przypomnienie dla nowych osób, które nie korzystały z Druplera. Stworzyliśmy tutaj właśnie cały customowy team, który został oparty na Bootstrapie 4. Każdy ten paragraf ma swój template. Mamy CSS-y właśnie do globalnych ustawień kolorów, do każdego paragrafu. Możemy to dość łatwo zmieniać właśnie za pomocą zmiennych. Jak to robić? To odsyłam was do prezentacji z przykładem rok temu. Maciek Łukiański robił, tam też pokazywał demo właśnie od strony frontend, jak zmienić właśnie tam w CSS-ie te kolory i to pokazywał właśnie na demo. Drupler 3.0, co nowego? Jakie zmiany? Zrobiliśmy refactoring tam paragraph settings, teraz to jest system takich pluginów, o czym powiem więcej później. Przepisaliśmy kilka preprocesów w celu optymalizacji. Popracowaliśmy nad custom filmem dla paragrafu z karuzelą, poprawiliśmy integrację z modułem Gazir. Drupler jest teraz dostępny z Drupalem 9. Zrobiliśmy też kilka poprawek frontendowych. I przejdźmy teraz do krótkiego demo z samego Druplera. Tak wygląda strona po zalogowaniu na admina. I teraz tak. Nie mamy tam już około 20 paragrafów, Grzegorzu. I
Dobra, przejdźmy do edycji content, strony głównej, która jest tak naprawdę content page'em. Mamy tutaj formularz z podzielonymi sekcjami na basic i page section. W basic ustawiamy tytuł, pola pod SEO, jak teaser image, teaser text. Możemy też ustawić opcję header layoutu, to jakbyśmy chcieli robić landing page na przykład bez menu i wtedy możemy tutaj header całkowicie wyłączyć. W page section mamy właśnie paragrafy, które możemy dodawać. Ta lista paragrafów dla content page'u jest taka, jak widać, jest ograniczona. Dla blog postów mamy jeszcze parę innych paragrafów, co za chwilę pokażę. Mamy też właśnie od razu w Drupalerze dostępny moduł meta tags przy każdym content type'ie. Właśnie pod względem SEO też Drupaler jest już przygotowany do użycia i możemy sobie albo za pomocą tokenów tworzyć regularne właśnie na przykład page title czy description na podstawie pól lub per node je zmieniać, edytować. Co jeszcze? Dobra, wróćmy do widoku. Więc tak wygląda gotowy Drupaler. Teraz wejdę do edycji samych paragrafów, bo tu jest cała magia Druplera i to, co jest w nim najlepsze. Ale jeszcze chciałbym pokazać właśnie Gezira. Włączając tutaj paragraf overlay, możemy od razu albo usunąć, albo wyciąć i wkleić w inne miejsce daną sekcję, lub ją zedytować. Wtedy w pop-upie nam się otwiera właśnie formularz edycji paragrafu danego. Możemy zmienić tu. To od razu nam się pojawia. Samo też właśnie wycinanie i wklejanie w innym miejscu powyżej na przykład kolejnego paragrafu działa bardzo fajnie. Jeśli chcielibyśmy ten serwis przenieść całkiem pod banner. Jak widać, nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie musimy nawet wchodzić w edycję Node'a. Możemy też dodawać stąd nowe paragrafy. Otwiera nam się pop-up. Możemy dodać kolejny paragraf, przykładowo coś łatwego, side by side. Mamy tutaj heading type'y. Jest to właśnie paragraf setting, którym sobie ustawiamy tak naprawdę heading type pod SEO. Mamy tutaj itemy, dodajemy sobie nody. Wybieramy sobie testowe paragrafy. Możemy sobie to zapisać. Minimum 2. Tak. Więc to działa bez zarzutu. Wcześniej były problemy właśnie z Gezirem, jeśli się chciało dodawać paragrafy z formularzem albo mocno zagnieżdżone, to też nieraz były problemy z edycją i zapisywaniem. I jeśli chodzi o content type, które mamy właśnie domyślnie w Drupalerze, mamy jeszcze właśnie blog posta. Zobaczymy sobie. Damy sobie blog teaser. Możemy sobie dodać główne zdjęcie.
I mamy tutaj właśnie sekcję paragrafów. Możemy sobie właśnie tutaj dodać blok tekst. Prawda. Przykładowy tekst na bloga, dodatkowo blog, image, paragraf, który też nie jest dostępny w content page'u. Mamy tutaj od razu jakąś konfigurację tego paragrafu, czy chcemy, żeby on był na całą szerokość screena, czy tylko na szerokość tekstu. Dodajemy sobie obrazek. No i mamy pole na kategorię tego paragrafu. Tak wygląda przykładowy blog post. Tak jak mówiłem, to możemy sobie ten obrazek łatwo zmienić na całą szerokość. Wtedy jest on dość duży i nie wygląda akurat to w tym przypadku najlepiej. Dobra, i mamy jeszcze właśnie content type product, który nie jest commerce'em. Mamy w nim dostępną galerię, krótki opis i kategorię. Od strony edycji on wygląda w ten sposób. Jakby ktoś potrzebował większego opisu dla tego produktu, mamy tutaj pole page section, gdzie możemy rozbudować właśnie nasz opis o dodatkowe właśnie sekcje złożone z paragrafów. Produktu możemy ustawić heading type. On będzie się pojawił tutaj na dole pod galerią. Tak, dobra. Wróćmy do prezentacji. Czekajcie, patrzę na czat. Dobra, paragraf settings. I teraz część, która dla mnie jako dewelopera zrobiła tutaj największą radochę skorzystania z Druplera od ostatnich wersji. Już mówię dlaczego. W każdym paragrafie mamy taki tab settings i możemy sobie ustawiać tutaj. Domyślnie w Druplerze mamy dostępne kilkanaście różnych właśnie takich settingsów dla paragrafów. Do każdego jest chyba przypisany, jeśli dobrze pamiętam, ustawienie odnośnie marginów i paddingów i pole na dodatkową klasę. Paragraf team prawdopodobnie też. I dlaczego ja tak bardzo to polubiłem, bo możemy sobie tworzyć właśnie teraz nowe systemy, nowe własne pluginy, które rozwiązują nam wiele problemów i są takimi modyfikatorami paragrafów. Często właśnie miałem na projektach tak, że mieliśmy na przykład cztery banery, które na przykład różniły się tylko położeniem tekstu, albo jeden baner miał overlay, a drugi nie. Nie wiem, trzecia wersja od grafika tak naprawdę miała trochę mniejszy font albo jakieś podkreślenie. I tak naprawdę teraz dzięki temu systemowi pluginów możemy mieć w Drupalu tylko jeden paragraf banner. A właśnie tutaj tworząc ten plugin paragraf settings, możemy sobie tutaj zarządzać, jaka wersja tego baneru ma się wyświetlać na Node. Jak to wygląda w paragrafie?
Jak sobie zainstalujecie Druplera i wejdziecie w, przykładowo w banner, w paragraf banner, jest tam pole właśnie paragraf settings, jest to pole właśnie configuration storage. I jak sobie wejdziecie w zarządzanie wyświetlaniem formularza, tam jest taki fajny widget, gdzie możecie sobie wybrać, które pluginy mają być dostępne dla danego paragrafu. I zaraz tam pokażę jeszcze PHP Storma, jak to dokładnie działa, ale żeby była tu jeszcze jasność, to, że wejdziecie i zaznaczycie to sam plugin, to jeszcze nie wszystko. Oczywiście trzeba jeszcze zrobić odpowiedni preproces i do templatek dodać to, co trzeba tak naprawdę, czyli klasy lub jakieś inne bardziej złożone elementy. Dobra. Czekajcie, zmienię okno teraz. Na PHP Storma. Widać. Dobra, więc tak, w Druplerze mamy customowe moduły i mamy taki moduł DP, który trzyma nam tak naprawdę wszystkie takie, dostarczy nam podstawową właśnie funkcjonalność do tych naszych paragrafów. W katalogu SRC plugin, paragraf setting, mamy te nasze właśnie pluginy. I weźmy sobie na przykład, otwórzmy heading type'a. I jak to zdefiniować, jakbyście chcieli samemu napisać, trzeba tak naprawdę po prostu zekstendować sobie po paragraf setting plugin base, podać swój własny ID, label i stworzyć form element. W tym przypadku to jest właśnie select, gdzie mamy właśnie listę opcji, jaką mamy mieć w tym selekcie, i tu jest właśnie jeszcze ten default value. Tak jak wspomniałem, to jest później w odpowiednim procesie obrabiane i sprawdzane, ta wartość dla danego pola. Później jest to jeszcze w Twigu ustawiane. Mamy tutaj właśnie różne pluginy, różne typy pól, to sobie możecie już sami popatrzeć. Tu jest właśnie pole na dodatkową klasę do paragrafu, ten text field. Tutaj mamy ilość kolumn na mobilu lub tablecie. Tutaj mamy właśnie ten plugin do ustawiania margin top. Jest to właśnie prosty form z selectem. Tu mamy listę opcji. To później jest właśnie w preprocesach, w odpowiednich modułach tutaj, w preprocesach ustawiane i ładowane jako klasa do templatki. I teraz może pokażę, znowu się przyłączę do Drupala. I pokażę, jak to działa w praktyce. Widać. Dobra. Więc mamy sobie tą stronę główną.
mamy tutaj paragraf, który akurat w settingsach ma właśnie ilość kolumn, możemy ustawiać ilość kolumn na desktopie, osobno na tablet, osobno na mobile. Możemy dodawać te dividersy, czyli te takie linie pomiędzy tymi itemami w tej karuzeli. Możemy dodawać też sobie marginy. Ustawię duże marginy i zmienię ilość elementów. Marginesy nam się tutaj zmieniły pomiędzy paragrafami i mamy teraz na desktopie 3 elementy zamiast 6. To jest coś właśnie, co robi właśnie robotę tutaj i co sporo ułatwia nam modyfikowanie i dostosowanie tych, tworzenie bardziej używalnych paragrafów dla klienta, używając właśnie Druplera. Co jeszcze chciałem pokazać? Mamy ten właśnie też checkbox Add Dividers, który usunie nam właśnie teraz te spacje, te kreski pomiędzy itemami. Chciałem jeszcze wam pokazać paragraf w tym pole. Mamy tutaj domyślne filmy, default, primary, secondary, gray. Zmieniając właśnie te defaultowe te teamy, możemy tutaj manipulować właśnie tym backgroundem. Jak damy sobie custom, możemy background color zmienić na czerwony. Więc to nam też pozwala dość łatwo i szybko edytować konkretne paragrafy nawet z poziomu UI-a. A jeszcze pokażę właśnie, jak to wygląda na przykładzie, jak ten widget wygląda. Mamy tutaj właśnie to pole, paragraf settings. Otwierając ten widget, mamy tutaj dostępną listę dostępnych pluginów. Tylko tak jak mówię, oprócz tego, że stworzymy sam plugin, tak jak pokazywałem, to właśnie ekstendując tą klasę paragraf setting plugin base, musimy jeszcze pamiętać o tym, że żeby to zadziałało, musimy w preprocesie wyciągnąć sobie wartość, zrobić odpowiednią logikę i użyć tego w Twigu. Dobra, i to jest tak naprawdę wszystko, co chciałem wam powiedzieć o Druplerze. Ostatnie jeszcze takie zmiany, jakie robiliśmy i o planach może takich na przyszłość. Na razie skupiamy się na poprawianiu jeszcze takich bugów. Jakieś większe zmiany planujemy na kolejny rok, ale to będzie pewnie o tym osobna prezentacja. I to chyba tyle. Czy macie jakieś pytania? Już patrzę, czy coś tu jest. Nie ma konsolowej komendy. A to jest naprawdę łatwe do utworzenia. Tam są trzy metody. Paragraf setting sam utworzyć łatwo. Później musisz tam tak naprawdę zastanowić się, co jak daną wartość wybierzesz w paragraf settingsie. Czyli czy dodajesz jakąś klasę do paragrafu, czy ukrywasz część jakiegoś paragrafu, to już tam w preprocesie musisz więcej się tak naprawdę pobawić. W zależności od stopnia skomplikowania tego paragraf settingsu, który będziesz tworzył. Klienci przychodzą do nas po Drupala, a przynajmniej do mnie, nie do
docierają takie informacje, są pewnie filtrowani już. Do mnie jako do dewelopera nie docierają informacje, że ktoś rozważa WordPress. No tak jak wspomniałem, na razie skupiamy się jeszcze na rozwiązywaniu pewnych bugów. Tam chcemy jeszcze parę rzeczy, parę procesów sobie przypisać, parę modułów zoptymalizować, poprawić tam jeszcze jakieś tam drobne bugi. Kolejne featuresy planujemy na kolejny rok, już tak naprawdę w tym roku. Już nie planujemy większych prac, a większe prace będą w kolejnym roku i to pewnie już Grzesiek, Pietrzak lub Bartman zrobią osobną prezentację, jak już będą konkretne plany. Pewnie na Drupal Dayu. Dobra, czy jeszcze jakieś pytania? Jeszcze pół minuty poczekam. Tak widzę po ludziach, że chyba po liście obecności, że sami ludzie zaznajomieni z Drupalem i Druplerem, więc dobra, chyba możemy kończyć. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia na kolejnym evencie Drupalowym.